Doktor Krzysztof Śmiszek, doktor. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Dzień dobry. Muszę zapiąć pas. To mój debiut u pana redaktora. Tak, tak, tak. W ogóle w samochodzie. Tego typu. W elektrycznym w sensie? No nie, w elektrycznym to chyba już się zdarzyło. Panie Krzysztofie, wszedł pan do polityki, no to się stał pan publiczną postacią. Już wcześniej był pan publiczną postacią, ale taką bardziej celebrycką, a teraz to już trzeba się wziąć do pracy. Myślałem, że bardziej ekspercką niż celebrycką, no, ale okej. Okay. Tak, człowiek ma zawsze inne pojęcie o sobie. Jakbyśmy zrobili badanie, to taki sondaż, to myślę, że jednak ze względu na pana życie prywatne był pan bardziej znany, że niż zawodowy. Od tego. Nie, ale ja chcę pana zapytać o życie prywatne, ale może troszkę z innego punktu widzenia. Jasne. Wszystkie pary, które ja znam w polityce polskiej, znaczy w sensie tam, gdzie partnerzy, partnerki razem działają w polityce ścisłej, nie mówię w ogóle o życiu publicznym, tylko o polityce, źle na tym wychodzą. I źle na tym wychodzą, ale nie mówię o ich życiu prywatnym też. Okay. Nie. Czy jakaś zła wróżba już się szykuje po prostu? Umówmy się od razu, że pana życie prywatne jest pana życiem prywatnym. Nic mi do tego. Dobra. Natomiast mi chodzi o to, że ich życie publiczne, zawodowe, źle na tym, cierpi na tym. Dlatego, że mieszanie życia prywatnego z zawodowym, niektórych przykładów to nie mogę podać. Możemy poza anteną porozmawiać. Poza samochodem, ale przykład publiczny, no oczywiście, no to jest pan Petru i pani Schmidt. Ale pani posłanka Schmidt jest posłanką pracowitą, zabiera głos w ważnych sprawach społecznych. Nie sądzę, że są zawodowo w miejscu, w którym chcieliby być. Tak mi się wydaje. Moja decyzja jest podyktowana różnymi względami, przede wszystkim tym, że chcę, żeby się w Polsce po prostu coś zmieniło. I myślę sobie, że po tych kilkunastu latach, prawie 15 latach bycia w przestrzeni publicznej, niekoniecznie na statusie również jako celebryty, ekspert, bez wątpienia. Właśnie. Myślę, że mam naszemu krajowi coś do zaoferowania i to jest taka sytuacja, kiedy człowiek w pewnym momencie, bo rozumiem, że pan redaktor pyta dlaczego, tak? Okej. Kiedy człowiek sobie myśli tak, kurczę, no po prostu... Po co to panu, tak miało brzmieć moje pytanie? Nie, właśnie, jeśli tak... Po co mi to? Dlatego, że uważam, że jestem gotowy na wejście na ten wyższy poziom działalności publicznej, ponieważ mam swoje obserwacje, jak Polska powinna wyglądać, praktykuję tą swoją wizję w organizacjach pozarządowych, które zajmują się prawami człowieka, praworządnością, wymiarem sprawiedliwości i po prostu mam swój pomysł na to, jak to wszystko powinno wyglądać i nie mam też zgody na to, jaka jest propozycja obecnych partii, które są reprezentowane na tej niwie politycznej, więc Jest mi to bardzo potrzebne, ale nie tylko dlatego, że chciałbym się zrealizować jako Krzysztof Śmiszek, tylko po prostu uważam, że wizja, którą ja mam, wizja Polski, jest dzielona przez wiele Polek i wielu Polaków i myślę, że będziemy dobrą reprezentacją ich oczekiwań. A nie tej wizji Polski, którą pan wyznaje, nie odnajduje pan w programie żadnych z istniejących partii? Nie, nie odnajduję. Na pewno nie odnajduję jej w PiS-ie, która to partia zniszczyła moje marzenia o Polsce 2018 roku. Ale też nie odnajduję tej wizji Polski prezentowaną przez, nie wiem, Platformę Obywatelską, nawet nie wiem, jak oni teraz się nazywają, czy to jest to KOPO, czy coś takiego. Platforma. Nowoczesna razem, nie ma, tak? A SLD? No, wychodzi na to, że Razem nie ma. Nowoczesnej też już prawie nie ma. Jest Platforma, która pożera wszystkie ideały i przekuwa je na własną modłę. Panie redaktorze, moje całe dorosłe życie, świadome, polityczne czy publiczne życie, albo prawie całe życie, upłynęło pod znakiem propozycji składanych przez Platformę Obywatelską. I naprawdę... Propozycji, z których się nie wywiązywali potem. Propozycji, z których się nie wywiązywali, które składali na wyrost. I nie wierzę w tę retorykę, po prostu ona do mnie nie trafia. I myślę, że nie trafia też do bardzo wielu ludzi, co też pokazują na przykład dzisiejsze sondaże z Rzeczpospolitej, że jest duża grupa Polaków, która nie odnajduje się w tym zderzeniu Platformy i PiS-u. I ja mam inne marzenia i mam inną determinację i myślę, że takie osoby jak ja, które dołączają do tej siły politycznej budowanej przez Roberta Biedronia, mają taką determinację i wiarę, że
jesteśmy osobami, które działały wcześniej w życiu publicznym, w organizacjach pozarządowych, w związkach zawodowych, w różnych inicjatywach formalnych lub nieformalnych i my po prostu mamy inne wartości, my mamy większą determinację. Ale szef pańskiego ugrupowania, czyli właśnie pan Robert Biedroń, jest w polityce od dłuższego czasu i też pamiętam, jak wchodził do Sejmu razem z Gruchem Palikota, to też mówił nawet tymi samymi słowami, co pan teraz, że wartości, że wprowadzamy coś nowego do polityki. A potem przyszło w Ruchu Palikota zderzenie z rzeczywistością i okazało się, że tego się nie da zrobić. Tak, tylko, tylko proszę zauważyć jedną rzecz. Że tak, akurat... Przepraszam, tylko skończę jedną rzecz, powiem, że osiągnięciem pana Biedronia było to, że wszedł do Sejmu. Tak? Znaczy to było jego osiągnięcie, to bo... To była pewna konsekwencja, bardzo konsekwentna działań. Z panią Anią, że weszli, że pokazali, że Polska może być inna w Sejmie. Jasne. Że mogą się inni ludzie pokazać w Sejmie. I że Sejm może być po prostu tak jak społeczeństwo polskie. Tak? Oczywiście. I to było jego wielkie osiągnięcie. Ja byłem, pamiętam to zdjęcie z pierwszego posiedzenia Sejmu, jak siedzą razem, i byłem dumny z tego, że tak Sejm wygląda. Ale potem się skończy. Potem przyszła rzeczywistość i w tej rzeczywistości okazało się, że ani on, ani ona nie są w stanie wiele zrobić w Sejmie. Tylko proszę zauważyć jedną rzecz. Robert, tym różni się, i to jest moja głęboka wiara, tym różni się od reszty osób, które weszły na listach Janusza Palikota do Sejmu, że konsekwentnie głosił swoje hasła i konsekwentnie wygrywał kolejne wybory, na przykład w Słupsku na prezydenta miasta. Więc ludzie, czy społeczeństwo wierzy, że jest to osoba, która jest wiarygodna. To, że inni odpadli w tym biegu, to, że inni nie dali rady, to, że inni stchórzyli albo kunktatorsko myśleli, że jak przyłączą się do jednych czy do drugich, przetrwają w polityce. Proszę zauważyć, że nikt z Ruchu Palikota nie jest obecny w debacie publicznej. Natomiast Robert, będąc konsekwentny i wierząc w to, co mówi na co dzień i realizując dzień po dniu swoją pracę, daje taką pewność, że nie odpuści, tak? Że nie odpuścimy, że będziemy konsekwentnie głosić nasze ideały. Po prostu dlatego w to wchodzę. Ja też ryzykuję, też ryzykuję swoją jakąś tam pozycję społeczną, czy nie wiem, naukową, przecież też jestem nauczycielem akademickim, ale mam taką głęboką wiarę, że to jest osoba, czy to jest ugrupowanie, które odpowiada naprawdę na zapotrzebowanie dużej grupy Polaków i Polek. Jest, tylko ja też mam wrażenie, przepraszam, tak cynicznie mówię, ale oglądając na przykład historię Nowoczesnej, która obudziła nadzieję wielu ludzi, właśnie taką nową siłę, że to będzie, że przychodzą ludzie z wartościami. No a potem nastąpiło zderzenie z polityką, która jest niezwykle brutalna i to pan Robert przecież doskonale zna od środka. I zwłaszcza ta sejmowa, bo myślę, że na poziomie lokalnym, tam gdzie prezydent miasta na przykład ma realną władzę i może realnie pokazać, że potrafi coś zrobić, w Sejmie nie zawsze tak się. Ja znam posłów w Sejmie, którzy są tam nowi, są tak potwornie sfrustrowani tym, że nic nie mogą. I tak się zastanawiam, wie pan, jak się posłucha Nowoczesnej, to oni to samo dokładnie mówili. Przychodzimy z wartościami, chcemy innej Polski, a potem był pan Kałuża. No tak symbolicznie trochę mówię. Okej, to może dwie rzeczy. Dwa kontrargumenty co do tego, że nie da się, nic się nie da zrobić. Po pierwsze, politycy zawodzą... Niech pan mi dowodzi, że będziecie inni. Okej, politycy być może zawodzą i to na przykład pokazuje przykład Nowoczesnej, która została właśnie rozdrapana. Ale pozostają wyborcy, wyborczynie, którzy chcą mieć swoją reprezentację. I to i szukają swoich liderów, szukają kogoś, kto daje im nadzieję. To jest po pierwsze. Po drugie, celem naszego ugrupowania, tej nowej siły politycznej, nie jest bycie w wiecznej opozycji. Naszym celem jest wejście do parlamentu z taką dużą reprezentacją, która będzie, i tutaj chyba pan redaktor się ze mną zgodzi, rozmowa z Grzegorzem Schetyną i Platformą Obywatelską może odbywać się tylko i wyłącznie z punktu widzenia siły. Więc my chcemy wejść z taką reprezentacją, żeby potem, po wyborach, z tym silnym mandatem przyjść do Platformy czy do jakiejś innej partii demokratycznej i powiedzieć, zróbmy coś razem, tak? Tylko my będziemy gwarantem tego, że jeśli Platforma będzie z nami rządziła, to my na pewno nie odpuścimy kwestii pod tytułem prawa człowieka, praworządność, integracja europejska, tak?
to wszystko, co zawsze było obiecywane i zawsze było składane na ołtarzu większych wartości pod tytułem Jarosław Gowin, trzymający w szachu całą Platformę Obywatelską. Więc my zachęcamy do tego, żeby nam zaufać, ponieważ dajemy, przecież my nie musimy mówić, jakie mamy wartości w kontekście na przykład praw człowieka, tak? Sama nasza obecność w takim ruchu po prostu jest gwarantem oczywistym, że takie sprawy będą podnoszone na agendzie parlamentarnej, tak? I my tym argumentem siły chcemy zmuszać tę niemrawą, demokratyczną opozycję do tego, żeby ten postęp, ta progresywna polityka, ta nowoczesność wreszcie była takim powietrzem niezauważalnym, oczywistym w naszym kraju. Teraz sytuacja, musi pan zająć się teraz strategią polityczną, tak, i takim patrzeniem na politykę strategicznie, no to sekundę porozmawiajmy w ten sposób. Sytuacja jest taka, jeżeli PiS wygra następne wybory za rok, to bez względu na to, czy partia pana Biedronia wejdzie do Sejmu, czy nie, nie będzie odgrywać żadnej roli. Bo jeżeli PiS zostanie u władzy, to wszystkie te wartości, w które wy wierzycie, zostaną zamiecione całkowicie. Już tak są zamiatane. Tak jak wartości innych partii opozycyjnych. Tak, oczywiście, że tak. Tak jest, tak. Zostaną zamiecione do końca. W związku z tym kluczowe z punktu widzenia wartości, które pana ruch wyznaje, pana partia, jest to, żeby PiS nie rządził. Zgadzamy się? No zdecydowanie tak. To czy w takim razie to, żeby PiS nie rządził, nie powinno być głównym celem strategicznym osób, które wyznają takie wartości jak pan? Rozumując w ten sposób, czy nie powinniście pójść do wyborów w koalicji z Platformą? Wiem, że to jest pytanie, które często pada, tak. Ale ja ciągle od osób, które nie chcą iść w tej koalicji, ciągle nie usłyszałem logicznej odpowiedzi, dlaczego nie. Dlatego, że z mojej obserwacji, z obserwacji socjologów i politologów wynika, że 2 plus 2 w polityce to nie jest 5. Tylko to jest zazwyczaj 3,5 albo 2. Albo 3. Więc przyłączanie się różnych sił, które są po tej stronie demokratycznej, jakby łączenie, zlepianie ich w jeden podmiot, nie daje gwarancji, że nagle koalicja organizacji obywatelskich czy organizacji demokratycznych, partii demokratycznych da nam nagle 55%. Nie. My po prostu widzimy, kto przychodzi na nasze spotkania. A te spotkania są tłumne, olbrzymie, fenomenalne i tam na tych spotkaniach, to nie są spotkania 20-osobowe, to nie wiem, w Łomży przyszło 200 osób, w Warszawie przyszło 2000 osób na spotkanie, w Gliwicach, nie wiem, czy w Tarnowskich Górach, Ślązacy zamiast jeść rosół i modrą kapustę w niedzielę o 12, przychodzą na spotkanie z Biedroniem w liczbie 600 osób. I oni naprawdę, panie redaktorze, proszę mi uwierzyć, być może to jest zaskakujące dla obserwatorów życia politycznego, ci ludzie naprawdę nie chcą rozmawiać o żadnej koalicji obywatelskiej. Oni chcą rozmawiać o tym, kto będzie reprezentował ich wartości. I my uważamy, że wchodząc jak najsilniejszą reprezentacją do Sejmu, my będziemy strażnikiem tego, strażnikiem tych wartości. I naprawdę my nie wierzymy w to, że łącząc się z Platformą Obywatelską, która dzisiaj jest 12 grudnia, tak, czy 11 grudnia, nagle Koalicja Obywatelska dostanie takiego energizera i dostanie 50%. To nie jest po prostu możliwe. To jest retoryka ukuta na potrzeby utrzymania jako takiej silnej pozycji Platformy Obywatelskiej. Tylko, że mamy jeszcze jeden, bo wracając do tej matematyki, o której pan wspomniał o wyborczej, ja się całkowicie zgadzam, że 2 plus 2 może być 3 w polityce, ale 5 minus 1 może być 0. I to widzieliśmy w Warszawie, w wyborach prezydenckich w Warszawie teraz, kiedy byli kandydaci różni, ale liczyło się tylko dwóch i wyborcy, przecież ten widział pan wyniki. To nie jest prawdą, że ci wszyscy pozostali kandydaci mieli w Warszawie poparcie w sumie, nie wiem, 5% czy 6%. No tak, mieli dużo większe, tylko bardzo wiele osób zdecydowało przed urną, stając przed urną, okay. Może i tamten byłby lepszy, ale tutaj są ważniejsze rzeczy. Muszę zagłosować za PiS-em albo przeciwko PiS-owi. Dlatego te najbliższe 6 miesięcy do wyborów do Parlamentu Europejskiego i te 10-11 miesięcy do wyborów krajowych nasz ruch poświęci na to, żeby znów Polacy i Polki nie zostali zapędzeni w ten kozi róg
taki poprzez używanie tej paniki, że jeśli nie Platforma, to tylko PiS. I dlatego my konsekwentnie będziemy głosić tezę, że Polacy potrzebują różnej oferty, po prostu. I być może było w Warszawie tak, że wszyscy się przestraszyliśmy, czy warszawiacy się przestraszyli, że nagle Patryk Jaki zostanie prezydentem i być może dali się namówić na takie głosowanie. Natomiast najbliższy czas poświęcimy na to, żeby pokazać, że polityka, że oferta polityczna może być różnorodna, ale może być efektywna. I jest miejsce dla takiego ugrupowania, które wbije się w tę niszę, czy w tę przestrzeń, w której jest mnóstwo wyborców, którzy naprawdę nie odnajdują się w tym klinczu pomiędzy Platformą a PiS-em. Bo ja twierdzę, że nie ma czegoś takiego jak Polska PiS i Polska Platformy. Jest jedna Polska, w której wszyscy będziemy musieli, czy chcemy tego, czy nie chcemy, wszyscy żyjemy i będziemy żyć. Absolutnie. Jest bardzo duża grupa osób, która po prostu tego nie kupuje, która po prostu nie wie, o co chodzi, tak? Bo proszę zauważyć, PiS wychodzi na konferencji prasowej i mówi coś. To wiemy, po prostu już nawet nie musimy się zastanawiać, co powie 3 minuty później Platforma. Powie 180 stopni coś zupełnie innego, tak? Jakby nie ma jakiejś wymiany, nie ma porozumienia. My stawiamy na to, że oczywiście PiS nie jest partią, która powinna rządzić naszym krajem, tak? Mamy zupełnie inne wizje i nigdy nie będziemy wchodzić w żadne konszachty z Prawem i Sprawiedliwością. Tylko my też uważamy, że to nas prowadzi donikąd, jeśli będziemy po prostu tak już od 15 lat przerzucać piłkę PiS, Platforma, PiS, Platforma i ludzie też są zmęczeni, tak, tą wojenną, plemienną narracją. Ja szczerze powiem, że każdy polityk, który próbuje, jak to pan powiedział, wbić się w tą szczelinę i między te dwie partie, tak mówi, tylko że ja tego nie widzę. Ja nie widzę tego, żeby ludzie byli zmęczeni tym duopolem. Zapraszam, nie twierdzę, że to jest dobrze, zapraszam opisuję do Łomży, rzeczywistość. Zapraszam do Pucka, do Szczecinka. Naprawdę, to nie jest mówienie przeze mnie tych rzeczy na potrzeby kreowania rzeczywistości, że istnieje jakaś przestrzeń. Nie, po prostu ja sam jestem zaskoczony. Ja żyję w Warszawie, czytam codziennie gazety, jestem na Twitterze, czytam, jestem w tym wszystkim, w tej powiedzmy przestrzeni takiej medialno-polityczno-społecznej i myślę sobie, do niedawna myślałem też, no kurczę, rzeczywiście po prostu jest tylko PiS i Platforma, wszyscy się po prostu naparzają i nie ma innego życia. A potem jadę poza Warszawę, wyłączam telefon i okazuje się, że niektórzy nawet nie wiedzą, jacy są wiodący parlamentarzyści z tej czy z drugiej strony. To chcą prawda. Po prostu spokoju, chcą kogoś, kto mówi innym językiem i to, co i to jest też taka pewnie dar od, nie wiem, Boga, jeśli w niego wierzymy, w przypadku Roberta, że Robert ma taki sposób mówienia, który nie budzi agresji i nie budzi tych złych emocji, które fundują nam partie z jednej czy z drugiej strony. To w takim razie proszę powiedzieć, jak czy wynik... Czy każdy wynik powyżej 5%, no bo ten zagwarantuje wam wejście do Sejmu, będziecie odczytywać jako sukces? Jak dostaniecie 5,2 i wprowadzicie 15 posłów, to będzie sukces czy nie? Nie wiem, czy będzie można mówić o sukcesie. Na razie i do samego końca wierzymy, że ten wynik będzie znacznie większy. Zresztą sondaże od już naprawdę kilku dobrych miesięcy pokazują, że jest to około 9-10%. Dzisiaj jest 8, wcześniej było 9, jeszcze parę tygodni było 10. Więc my pracujemy nad tym, żeby wprowadzić tak dużą grupę osób, która będzie języczkiem albo jęzorem uwagi, żeby nadawać Polsce nowe, żeby budować Polsce nową historię, tak? Historią, która nie będzie oparta na ksenofobii, która będzie absolutnie proeuropejska, historii, która będzie dbała o każdego i nie będzie nikogo zostawiała z tyłu. Chcemy też wdrażać to, o czym zawsze Robert mówi, czyli zrównoważony rozwój. Przecież w Konstytucji mamy zasadę zrównoważonego rozwoju, a jak jedziemy do Pucka, Łomży czy Szczecinka, widzimy, że tam pociągi nie dojeżdżają już od 20 lat, tak? Więc to, że sobie jedziemy teraz bardzo ładną ulicą książęcą w Warszawie i wszystko wygląda świetnie, to nie znaczy, że Polacy i Polki żyją tak na co dzień w reszcie kraju. Tak? Mamy tych, którzy są rozczarowani, którzy nie głosują, którzy nie wierzą, a my chcemy tę nadzieję dawać i myślę, że dajemy. Dobrze, to zadam panu, zorganizuję sobie jednoosobowe spotkanie wyborcze z panem i zadam panu parę pytań na tematy, które są dla mnie ważne.
Okay. Są również ważne sprawy, o których pana stanowisko jest dla mnie oczywiste i nie w związku z tym nie będę o to pytał, ale zapytam pana o sprawy, o których pana stanowisko nie jest dla mnie oczywiste. Uh-huh. Strefa euro. Czy ruch Biedronia opowie się za wejściem do euro, czy nie? Wejście do strefy euro jest nieuniknione. Pytanie, kiedy i na jakich warunkach. Jest bardzo uniknione. Jeżeli będzie rządził PiS, to nie wejdziemy do strefy euro. Ale jeśli będzie rządziła siła polityczna Roberta Biedronia, to wejście do strefy euro jest konieczne. Dlaczego? Dlatego, że w naszej wizji bycia Polski w Europie, czy obecności Polski w Europie, to ta Polska obok Niemiec, obok Francji, jeśli Francja wygrzebie się z obecnych kłopotów, obok tak dużych krajów jak Hiszpania, my po prostu chcemy nadawać ton Unii Europejskiej. I nie możemy być w Unii Europejskiej, będąc na obrzeżach politycznych czy gospodarczych. Wejście do strefy euro jest konieczne. Jest bardzo ostatnio ciekawa inicjatywa byłego premiera Belgii i paru znanych polityków, którzy uważają, że w ogóle strefa euro powinna mieć swój parlament i swoje instytucje. I ja uważam, że to jest ciekawa propozycja. Jestem pod wrażeniem, że pan śledzi tę dyskusję. A to świetnie, to jest bardzo, bardzo pozytywny. Staram się śledzić i uczestniczyć w tej debacie, albo przynajmniej wspierać ją intelektualnie. Wierzysz, jakbyśmy tutaj posłów zaprosili, to 99% z nich miałby wypowiedzieć. I widzi pan, to jest ta nowa jakość, tak? To jest ta nowa jakość, którą proponujemy i ja uważam, że to jest nieuniknione. Pytanie jest też takie, jak zaplanować to wejście do strefy euro, żeby nie przerzucić kosztów tego na społeczeństwo. I ten plan, o którym mówiłem, ma pewne propozycje zwiększenia na przykład budżetu Unii Europejskiej. Czy Polska powinna stawiać na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Unią Europejską, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, sojusz bezpieczeństwa? Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej i nic tego nie zmieni. Musimy mieć silne więzy z jedną i z drugą strukturą, natomiast jesteśmy za tym, aby rozmawiać i wzmacniać debatę o europejskiej armii. Ten pomysł nam się niezwykle podoba i jesteśmy jego zwolennikami, ponieważ to jeszcze bardziej scali Europę. Mamy siły odśrodkowe, które próbują rozwalać tę Europę. Wiemy, jacy gracze rozwalają Unię Europejską i komu jest to na rękę. Dlatego uważam, że tak jak kiedyś papież mówił, że Europa powinna mieć dwa płuca, wschodnie i zachodnie, tak Polska powinna oddychać płucami natowskimi i unijnymi. Jak tutaj na pana fotelu siedział ze dwa tygodnie temu pan były wicepremier Piechociński i opowiadał o tym, jak bardzo, bardzo polscy rolnicy cierpią z powodu sankcji europejskich nałożonych na Rosję, no bo de facto padł im cały rynek eksportu do Rosji, która bardzo chętnie polską żywność kupowała. No i teraz jak rozwiązać ten problem? Czy Polska powinna, nie wiem, zrezygnować z poparcia dla sankcji przeciwko Rosji za aneksję Krymu i za wojnę w Donbasie, czy żeby pomóc polskim rolnikom, czy jak to zrobić? Na pewno nie zamierzam konkurować z panem premierem Piechocińskim, jeśli chodzi o cyfry i liczby. Polecam śledzenie go na Twitterze. Tak, ja go śledzę, dlatego jestem pod absolutnym wrażeniem. Takie codzienna lekcja. Ja uważam, że powinniśmy być dalej zwolennikami podtrzymywania tych sankcji wobec Rosji. Rosja za bardzo miesza i Rosja naprawdę potrzebuje poczuć czasami granice swojej ingerencji. Natomiast ja uważam, że żadne poprzednie rządy nie podjęły odpowiednich działań skierowanych do rolników po to, aby łączyli się w grupy producenckie, aby zachęcać ludzi do współpracy. Brak współpracy i brak zaufania to jest największa bolączka polskiego społeczeństwa. Dlatego na pewno jest to kierunek, w który powinniśmy inwestować więcej wysiłków i pieniędzy. To jeszcze na koniec podchwytliwe pytanie. Czy Polska powinna zrezygnować z konkordatu? Z Watykanem. Jako doktor nauk prawnych muszę powiedzieć, że głoszenie, że będziemy wychodzić, czy będziemy jako rezygnować... Jako był ekspert kancelarii premiera nawet. Tak, tak, że akurat konkordatem tam się nie zajmowałem. To jest mrzonka. Wyjście z konkordatu, czy rozwiązanie tej umowy międzynarodowej, to jest niezwykle precyzyjne, niezwykle wielkie przedsięwzięcie natury prawnej. My jesteśmy ale za każdą tym... każdą umowę międzynarodową można rozwiązać. Tak, ale to jest naprawdę to, jeśli ktoś mówi, że wejdziemy do Sejmu i w ciągu miesiąca
Kosza rozwiążemy konkordat, czy wyjdziemy z konkordatu, to jest niemożliwe, po prostu. My jesteśmy zatem... teraz ludzie, którzy pana oglądają, myślą, no już zaczyna kręcić. Nie, po prostu bądźmy realistami. Jako ekspert mówię bardzo jednoznacznie. Nie da się w ciągu krótkiego czasu wypowiedzieć takiej umowy międzynarodowej, natomiast na pewno jesteśmy kojarzeni i głosimy hasła pod tytułem Świeckie Państwo, co znaczy, że chcemy wyprowadzić religię ze szkół, a pieniądze, które są około miliarda złotych rocznie, przeznaczyć na przykład na niedoinwestowany program, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. To jest grupa społeczna najbardziej wykluczona w Polsce ze wszystkich grup społecznych. Przekażmy te setki milionów złotych, które wydajemy na religię, na wzmocnienie szpitali psychiatrycznych, na poradnictwo psychiatryczne. To na pewno będzie z większą korzyścią niż indoktrynacja dzieci w polskich szkołach przez katechetów. A to jest akcja pranie powietrza. To jest walka ze smogiem. To popieramy bardzo. Więc, co też problem, z którym się zderzycie. To jest właśnie fajne, że ludzie wreszcie widzą, że mają na coś wpływ. Albo mogą mieć na coś wpływ. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Jestem przekonany, że nie. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Miłego dnia. Skąd pan będzie kandydował do Sejmu? Kwestia jeszcze rozmów. Z Polski, z naszego kraju. Okay. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.